Dzień dobry, znajdujemy się na przepięknej kuźni w Sopocie. Będziemy dzisiaj wykonywać nożyk kabłączkowy z takiego oto materiału. Żeby najpierw zacząć kuć, musimy ten materiał rozgrzać. Czyli wkładamy do paleniska i takim oto przepięknym miechem musimy troszeczkę nadać większej temperatury, aby węgiel się pięknie zaczerwienił i po dłuższej chwili będziemy mogli zacząć przekuwać. I na tak zaognionym, zaczerwienionym materiale możemy przejść do przekucia. Musimy ten element spłaszczyć. Aby zrobić z niego ostrze. Jak Państwo widzą, materiał już niestety nam ostygł. Musimy dalej kontynuować nagrzewanie. I dalej przekuwamy. Taka długość ostrza w zupełności nam wystarczy. Teraz będziemy formować to ostrze. Praca kowala to 90% czekania, aż materiał się nagrzeje. Kolejne 10% to jest samo wykonanie, czyli kłucie. Teraz będziemy formować tak zwany sztych. Muszę zobaczyć. Sztych już praktycznie uformowany. Teraz będziemy robić dalszą część ostrza. I będziemy formować teraz ostrze. Teraz proszę Państwa będziemy kwadracić materiał, żeby tu wszystko ładnie wyglądało. Czyli parę uderzeń z jednego, drugi boczek, takie parę uderzeń. Będzie wygodniej się trzymało w dłoni. Teraz jeszcze ładnie zakręcimy. Troszeczkę poprawimy, bo przy zakręceniu troszeczkę ten materiał nam się wykrzywił na wszystkie strony świata. A w tym momencie będziemy już wykonywać pomału rączkę, bo jakoś ten nożyk musimy chwycić. Przy tak przygotowanym materiale możemy już pomału tą rączkę zamykać. Aby z tego nożyka się wygodnie korzystało, będziemy musieli nagrzać jeszcze tutaj ten element, aby go po prostu wyprofilować pod rękę, aby wygodnie można było go trzymać. Będziemy robić profil pod rękę właściciela. Proszę Państwa, po pewnym czasie taki nożyk kabłączkowy został właśnie wykuty. Wystarczy go tylko naostrzyć i można używać. Dziękuję Państwu za uwagę.